Tutaj akurat to dotyczy akurat sprawy bieżącej, zupełnie bieżącej, która w tej chwili ona przeszła, jest w przeszłości. To jest ta sama kamienica, którą widzieliśmy przed chwileczką. To jest zdjęcie z 2009 roku. W momencie, kiedy idę do sklepu, zobaczyłam, że dzieje się coś, co jest widoczne na zdjęciu. Przy ziemi tej kamienicy, w której znajduje się od zawsze, sklep został upiększony przez osoby, które tą kamienicę, które najmują ten sklep. I mnie poraziło to do tego stopnia, że postanowiłam to opisać też na forum, dałam znać urzędowi konserwatorskiemu i od tej kamienicy zaczęło się, może część z Państwa słyszała o tej akcji Fasada Fotoprojekt, która była realizowana, w zasadzie jest realizowana, tylko że już troszeczkę przycichła, bo przede wszystkim chodziło nam o uczulenie ludzi na to, co się dzieje z przestrzenią wizualną u nas po prostu w mieście. To jest tekst akurat bodajże z Dziennika Bałtyckiego, który też traktuje właśnie o tym naszym uwrażliwianiu wszystkich dookoła na to, co się dzieje po prostu z fasadami budynków. A jeżeli chodzi o wydarzenia bieżące, które czasami jednak opisuję, to są rzeczy, które przede wszystkim mnie interesują. Przyznam, że interesuję się marynarką wojenną. Zupełnie amatorsko, ale mogę. Jeżeli coś się w porcie dzieje właśnie ciekawego, związanego bądź z historią, bądź są to jakieś wydarzenia kulturalne, czy właśnie takie bardzo ciekawe, to też staram się zawsze gdzieś podejść, być, zrobić kilka zdjęć, napisać kilka słów na ten temat i też pokazać to ludziom. To by było chyba na tyle. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzania. Nie, przemówiliśmy równo po 15 tak? minut. Tak, nie patrzyłam na zegarek. Dziękuję bardzo.